Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle i kolejnym spotkaniu, na którym swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz prałat Roman Kneblewski, którego serdecznie witam. Ksiądz Roman, ze względu na to, że rozpoczyna się Wielki Post, będzie mówił o walce duchowej, o szatańskiej przewrotności, ale nie tylko w życiu naszym osobistym, bo każdy z nas jest grzesznikiem i może ulegać różnym mamieniom szatańskim, ale również ustaliliśmy z księdzem, że temat jest trochę poszerzony. Szatańska przewrotność w polityce, czyli nie tylko nasze życie osobiste, ale również życie nasze społeczne w ramach państwa, w ramach organizacji społecznych, w ramach partii, w ramach kościoła również, czyli generalnie wszędzie tam, gdzie nie tylko my spotykamy się z osobowym złem, z szatanem, ale gdzie z tym osobowym złem, szatanem muszą się zmagać całe grupy ludzkie, zwłaszcza no, głównie mówimy o tych, którzy dają jakiś odpór szatanowi, czyli mówimy o społecznościach, o dawniej można by powiedzieć o państwach katolickich. Państw katolickich niestety już nie ma, ale pozostają jeszcze znaczne grupy ludzi, którzy się utożsamiają z wiarą rzymskokatolicką i na pewno te grupy są najbardziej atakowane przez szatana. Proszę bardzo, księże prałacie. Dziękuję. Mogę tak mówić, tak? Stojąc? Tak. To zbieram. Dobrze. To ja... Ksiądz woli stojąc. Tak. Jako, że lasowym belfrem jestem, więc lubię na stojące tak troszkę się poruszać. Proszę Państwa, zacząć należy od samego pojęcia, od przybliżenia tamtej osoby diabła właśnie, czyli szatana. On bardzo nie lubi, jak się go namierza, jak się go rozpoznaje. Wolałby, żebyśmy w niego w ogóle, w jego istnienie nie wierzyli. Jakieś tam bezosobowe zło, coś tam takiego, alegoria taka, a to nie jest alegoria. To jest bardzo konkretny gościu. I trzeba nam wiedzieć, że to nie jest ten zabawny, bo jeżeli już o nim mówić, to z kolei wtedy chciałby, żeby sobie takie wyobrażenia dziecinne takie jakieś tam snuć, tak? A to nie jest żaden futrzak zabawny z rogami, z ogonem i z kopytami, tylko to jest stworzenie duchowe, inteligencja wyższego rzędu. To jest duch. Ale stworzony został przez Pana Boga jako pierwszy spośród aniołów. On miał być najważniejszym w ogóle, i najpiękniejszym aniołem, no a jak się zbiesił, to już jest teraz szczytem brzydoty z kolei. Wypowiedział posłuszeństwo Panu Bogu, pociągnął jakąś tam jedną trzecią część aniołów za sobą, zbuntowali się, no i tak powstał szatan i jego aniołowie, czyli demony. I teraz ja to często używam takiej metafory, obrazowo przedstawiam, jaka przepaść dzieli nas, jeśli chodzi o możliwości chociażby poznawcze, intelektualne. Gdyby wszystkie najtęższe mózgi świata połączyć w jedną drużynę i posadzić z jednej strony do stolika, a z drugiej diabła do partyjki szachów, to jeszcze ta strona ludzka nie zdołałaby ogarnąć wzrokiem figur rozstawionych na szachownicy, a on już by 100 tysięcy razy ich ograł. To tak mówię obrazowo po prostu, prawda? Ale to jest naprawdę przepaść. Także bez łaski Bożej, sami z siebie, nie mamy najmniejszych szans w walce z nim. To jest, powtarzam ciągle, inteligencja wyższego rzędu, nie żaden futrzak śmieszny. Inteligencja wyższego rzędu, ale inteligencja zaangażowana niezmiernie, niewyobrażalnie, wręcz złośliwie przeciw nam. Bo czego szatan nie może darować? On się zbuntował, no. Nie będę służył, tak? Nie chciał służyć, tak? Jeszcze w dodatku istocie niższej od siebie, czyli nam ludziom, prawda? Poza tym nienawidzi w nas
tego obrazu i podobieństwa Bożego. I robi wszystko, żeby nas zniszczyć, znaczy żeby uniemożliwić nam zbawienie, żeby nas zatracić w piekle. To piekło też istnieje. A najwięcej w nim jest tych, którzy nie wierzyli za życia w piekło, istnieje piekło. Tak świadczą te objawienia, między innymi siostry Faustyny Świętej. I teraz szatan jest dalej ojcem kłamstwa. On po mistrzowsku rozgrywa różne sprawy, ale nigdy nie powie ci wprost, chce ciebie zatracić w piekle, chce cię zgubić. No tego nie powie, bo się powiedzie, nie, dziękuję, nie skorzystam, tak? Nie. Więc on ciągle występuje w jakichś maskach, kostiumach i bardzo lubi występować jako taki współczujący, pod maską dobroczynności coś robić, miłości bliźniego. Jak ja słyszę tak czasami koło ucha coś takiego, tak, wiesz, Romuś, jesteś takim dobrym księdzem, podobasz mi się, wiesz, ale tak odpuść sobie troszeczkę, wiesz, tak, no słuchaj, to już tak mi coś tam tak siarą zalatuje wtedy. to jest to, tak? I szatan uwielbia w ten sposób występować. Zresztą ojcem kłamstwa jest to też niejednokrotnie mówię, przykład daję, chociażby nazewnictwo epok, jakie jest. Tak? Epoka, w której się wszelkie zło zaczęło dziać, bo od humanizmu się wszelkie zło rozpoczęło, przez wszystkie rewolucje heretyckie i tam inne i tak dalej, po nazizmy, komunizmy i wreszcie gender i Bóg wie co, prawda? Wszystko się zaczęło od humanizmu, czyli od zdetronizowania Pana Boga i intronizacji człowieka. Człowiek najważniejszy, tak? I to ta epoka, w której się wyrodziło to, co najważniejsze, w której się wyrodziła prawdziwa, żywa wiara, nazywana jest odrodzeniem. Co się miało odrodzić? Owszem, sztuka piękna była, ale to było na przedłużeniu naturalnym po prostu poprzedniej epoki. Natomiast myśl tak zwana odrodzeniowa, no to było raczej wyrodzenie jakieś, zboczenie, a nie odrodzenie czegokolwiek. Dalej. Epoka, która ciemna jak tabaka w rogu, która niczego nie wniosła do filozofii, do niczego. Oświecenie. A tam w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej nie było nawet wtedy hasła, takie piękne słowo francuskie esprit, czyli duch. No bo po co o duchu mówić, tak? Jak już o duch, to nie powinien czyli hu. Tak. No. Więc to jest to, prawda? Cały czas jest odwracanie, kłamstwo. Natomiast wiek najwspanialszy w dziejach świata zachodu, w cywilizacji łacińskiej, najbardziej dynamiczny, w którym właściwie tak bardzo dużo powstało, jak wiek XIII. Szczyt filozofii po prostu, święty Tomasz Akwinata, prawda? Następnie budowle tak wspaniałe, nigdy niedokończone, jak katedry gotyckie, a niedokończone dlatego, że już późniejszym pokoleniom nie starczyło tamtej determinacji ludzi XIII wieku. XII, XIII wiek, zwłaszcza XIII, najwspanialszy. Barwny, dynamiczny, gdzie wszystkie dyscypliny się zaczęły rozwijać w łonie filozofii, gdzie powstały wspaniałe uniwersytety i tak dalej, wszystko. No, to są mroki średniowiecza. No. I to gdzieś tam tak zakodowane jest w twardym dysku tutaj, że no, chodzić, można prostować nie wiadomo ile, a i tak wiadomo powszechnie, że tak? To są mroki średniowiecza. No, można jeszcze czarną legendę świętej inkwizycji, tak? Na świętą inkwizycję w stosunku do tego, jaka jest obiegowa opinia powszechna, trzeba spojrzeć pod kątem jakim? 180 stopni jest taki kąt. Czyli dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Święta inkwizycja uratowała setkom tysięcy, jeśli nie milionom ludzi życie, którzy byliby w warunkach protestanckich, czy tam tak zwanych odrodzeniowych, byliby paleni na stosach, a inkwizytorzy to byli mądrzy sędziowie, starannie wykształceni, którzy badali, jak przyszła sąsiadka, że tam jej dziecko zaczarowała sąsiadka czy coś takiego, to nie dawali wiary, tylko badali sprawę i tak dalej. Tak? I dzięki inkwizycji naprawdę rzesze ludzi ocalały, bo w państwach katolickich, w średniowieczu i w państwach katolickich nie płonęły masowo stosy.
płonęły incydentalnie, ale nie masowo. Natomiast w krajach protestanckich tak zwanego odrodzenia płonęły masowo. No w końcu Salem, pisze się Salem w Ameryce, to jest odrodzenie i protestanci, tak? A nie żaden katolicyzm. No. Polowania na czarownice, właśnie. Nie było polowania na czarownice w krajach katolickich, bo inkwizycja do tego by nie dopuściła. Wszystkie najwspanialsze, najnowsze zdobycze współczesnego sądownictwa i więziennictwa, a nawet wiele jeszcze więcej, z których są dumne w tej chwili tak zwane wielkie demokracje świata zachodu, wprowadziła właśnie święta inkwizycja. To dzięki świętej inkwizycji oskarżony ma możliwość zapoznania się z obciążeniem. Dzięki inkwizycji mamy obdukcję, mamy takie rzeczy jak ochronę, powiedzmy, że i to nawet nie tylko, że bliscy nie muszą zeznawać, ale nawet może nie musi zeznawać ktoś, kto się przyzna do tego, że emocjonalnie jakoś jest w jedną czy w drugą stronę zaangażowany. Tak było w inkwizycji. Więzienia inkwizycyjne były marzeniem po prostu dla pospolitych przestępców, którzy niejednokrotnie udawali heretyków, żeby się dostać do więzienia inkwizycyjnego. Tak? Z więzienia inkwizycyjnego często mieli przepustki, wychodzili sobie, tylko na noc wracali, a jeszcze się dorabiali, bo pracowali, a jako więźniowie nie musieli podatków płacić. Do takich paradoksów dochodziło. W inkwizycji tej kościelnej, bo hiszpańska to jest też coś innego, ale też nie tak jak czarna legia tak głosi. Ale w tej kościelnej inkwizycji nawet było coś takiego, że jak ktoś powiedział, że on potrzebuje piwo, bo jest przyzwyczajony do picia piwa, to mu piwo sprowadzano na przykład do tego więzienia. Więc to było po prostu, no a jaka jest czarna legenda, to wiemy, prawda? No i tutaj właśnie to diabeł miesza zawsze. Zawsze to odwróci. No i teraz bardzo, bardzo lubi występować pod hasłem dobroczynności, tak? No przecież tu chodzi o biedne, chore dzieci. To jest bardzo dobra akcja. No jak może taki ksiądz, i to ksiądz katolicki, I tak się brzydko wyraża, albo zamieścił tam dwie kostuchy z serduszkami wośb. Na jednej kosie jest napisane aborcja, na drugiej eutanazja. Jak może ksiądz coś takiego? Przecież jest takie dobre, taki szlachetny człowiek przecież to tę akcję prowadzi i tak dalej. Tak? No a ja się pytam, co jest ważniejsze? Już pomijając wszelkie oszustwa, przekręty i tak dalej, tam dorabianie się na potęgę pod płaszczykiem pomocy, to już pomijam. Ale co jest ważniejsze, zdrowie czy zbawienie człowieka? No jeżeli ktoś jest wierzący, no to powinien bez wahania powiedzieć, że zbawienie jest ważniejsze, prawda? A tu pod płaszczykiem pomocy zdrowotnej na przykład, jakieś zbiórki na pomoc chorym dzieciom nikt nie pomaga, bo nikt indywidualnie nie otrzymuje pomocy, tylko się wyręcza szpitale, tak? Co jest też w ogóle jakąś rzeczą dziwną, no ale w każdym razie pod tym pretekstem, to jest tak, no tak, to tak jest, taka, to jest miłość bliźniego, miłosierdzie, pomoc, prawda? A za tym idzie co? Propagowanie mordowania niewinnych, czyli właśnie aborcji, eutanazji, dalej, demoralizacja, a rób ta co chce, ta plajta się w błocie, a tam cudzołóżna na każdym kroku, narkotykami, tam narkotyki ćpajta, tak? Hulaj dusza, piekła nie ma. I ile ktoś taki pod maską dobroczynności może posłać dusz na zatracenie? Tego my nie wiemy nawet. Ale ksiądz się czepia. I zauważyłem jedną rzecz, proszę Państwa, że jeżeli dotykam właśnie tematu w tych moich filmikach, tam na tym Tubacordis na YouTubie czy coś tam, dotykam takich właśnie coś, gdzie demaskuję szatana, jego działalność, tak? Jak on demaskuje również to, jak działa za pomocą ludzi pod maską dobroczynności, to wtedy się wylewa takie straszne się wylewają wiadra pomyj, jakaś wulgarna agresja wtedy, w komentarzach i tak dalej. Tam. Ja miałem jakiś telefon anonimowy tam i z jakimiś, takie, no, po prostu takie, no, coś niesamowitego się wtedy dzieje. I to jest irracjonalne, wytłumaczalne tylko tym, że ten, który się maskuje, się zdenerwował, że się go demaskuje. No tak jest po prostu. Teraz zauważmy, i to jest zawsze to właśnie takie przekręty, tak?
no weźmy tak w polityce, prawda? Tam w życiu publicznym, politycznym, tak już stricte. Zaznaczam, że ja nie jestem bynajmniej żadnym demokratą. I to nic a nic. Jestem monarchistą, ale w każdym razie, ale jeżeli brać na serio po prostu cokolwiek, tak, to jest przedziwne, że ci, którzy walczą z demokratycznym wyborem dokonanym, walczą w imię demokracji właśnie. Oni bronią demokracji przecież, tak? A walczą przeciwko demokratycznym decyzjom. Więc to jest zawsze coś takiego. Następnie zakłamania pojęciowe, tak? No przecież wiadomo, że Stalin to był narzędziem w ręku diabła, to chyba nikt nie ma wątpliwości, prawda? I Stalin wydał instrukcję swego czasu, żeby wszystkich przeciwników komuny oskarżać o faszyzm. Teraz wołać, że to są faszyści, tak? I teraz do czego doszło? Także nasi najwięksi bohaterowie, żołnierze niezłomni, prawda? Wspaniali, najwięksi bohaterowie. Tak jak no powiedzmy, no, największy bohater w ogóle II wojny światowej w skali globalnej, jakim był rotmistrz Pilecki, twierdzę, prawda? Bo nikt inny by się na to nie zdobył, żeby na ochotnika do Auschwitz pójść i tam organizować pomoc i ruch oporu. I dalej, i wiele innych, prawda? Tam Danusia, chociażby siedzi główna, prawda, Inka legendarna, generał Fillow i tak dalej, i tak, ale to można mnożyć, tam ich była rzesza cała. No to byli faszyści i bandyci, tak? Ja sam miałem honor, jeszcze w poprzednim wydaniu ogólnopolskiej panoramy, a także w gazecie, której tam nie wymówię, bo to nie przystoi księdzu tak brzydkich słów używać, byłem też oskarżany o, byłem nazywany tak, ksenofobia w sutannie, faszyzujący nacjonalista, tak? Znany z antysemickich wypowiedzi, gdzie nic nie jest prawdą. Bo naprawdę nie jestem antysemitą, bo antysemitą jest ktoś, kto nie lubi Żydów za to, że są Żydami. Ale jest ksiądz sutannie. Tak. Bo wielu księży już jest bez sutanny, więc to akurat tak powiedzieli prawdę. Sutannie, tak, tak, to prawda, tak. A jeżeli nazywam po imieniu na przykład zbrodnie żydowskie, bo takowe były na Polakach dokonywane, tak? No to jest po prostu prawda historyczna, nie żaden antysemityzm. Albo jak mnie oburza bezczelność niektórych środowisk żydowskich. No. To jest, teraz zresztą nawiasem mówiąc, proszę Państwa, trafiłem, znaczy nie osobiście, ale fragmenty jakiegoś mojego kazania sprzed półtora roku trafiły na deski sceniczne Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Jakąś tam taką, w cudzysłowie, olbrzymią sztukę wysmażyli, gdzie pod zatytułowaną Bóg w dom. I to jest o tak zwanych uchodźcach i stosunku do nich, tak? I wychodzi na to, że z tego, co słyszałem, że my Polacy mamy jakiś fatalny stosunek do uchodźców, a na Zachodzie to ich kochają, to tam w ogóle pozbierali jakieś wypowiedzi, coś tam jeździli, no, ktoś to finansował zresztą na pewno. No i teraz, i ukazało się, że zanim to tam na scenę trafiło, fragmenty mojego kazania, to kazanie można sobie odsłuchać, jest na Tuba Cordis, tam na YouTubie, zatytułowane Inwazja. Tak? I to w tej gazecie tam niesławnej Mutacji Bydgoskiej było za to, że tam w teatrze coś tam, bydgoski wątek w teatrze, czy coś takiego tam, nie? Cytaty z kazania nienawiści. Ale kazanie nienawiści. No jest, jak Państwo sobie zresztą mogą odtworzyć to kazanie, tam Inwazja, ten filmik, to jest przeciwnie dokładnie. Kazanie miłości. Ja tam wzywam do miłości w tym kazaniu, ale miłości mądrej i uporządkowanej, a nie głupiej i chaotycznej. Tam mówię o tym, że przede wszystkim obowiązuje porządek miłości, ordo caritatis, tak? Czyli bardziej w pierwszym rzędzie zatrosz się o swoje dzieci, a potem dopiero o cudze, tak? O swoich rodziców, a potem o cudzych. Więcej okaż serca swojej żonie niż cudzym. Tak? No to jest jasne jak słońce przecież, prawda? Jasne jak słońce. I tutaj dobrze pojęty nacjonalizm
każe nam najpierw się zatroszczyć o rodaków. Polski nacjonalizm jest rzeczą piękną, bo są też wypaczone, chore nacjonalizmy, takie jak to był ten, ale to był nazizm raczej powiem tam, w niemieckim wydaniu, czy w ukraińskim, czy jakimś tam tak, czy współcześnie na przykład ten nazizm okupantów okupujących Palestynę na przykład, tak? Najbardziej rasistowskie państwo świata w tej chwili, gdzie jest po prostu apartheid stosowany i dochodzi do ludobójstwa, tak? No to jest, to są też praktyki nazistowskie jak najbardziej. No. I to nie jest żaden antysemityzm, to jest odkrywanie oczywistej prawdy. Więc ten dobrze pojmowany jako cnota nacjonalizm polski, nasz piękny zresztą, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu zawsze, zresztą to Roman Dmowski wyraźnie podkreślał, i każe nam w pierwszym rzędzie zatroszczyć się o rodaków. I dlatego ja mówię w tym kazaniu. Dopóki ostatni nasz rodak, ostatni Polak nie wróci z nieludzkiej ziemi, nie wrócą wszyscy Polacy z Kazachstanu, niech nikt w ogóle nie mówi o żadnych imigrantach. Najpierw rodaków trzeba sprowadzić. Potem, w następnej kolejności, owszem, nie możemy wszystkich, bo wszystkich nie zdołamy, ale tyle, ile możemy przyjąć naszych braci w wierze z Syrii, na przykład prześladowanych strasznie. Oni są najbardziej zagrożeni tam, bo chrześcijan się strasznie morduje przecież współcześnie. Są krzyżowani, są głowy obcinane i tak dalej. Tak więc, ich tyle, ile możemy. A i dalej mówię w tym kazaniu, a czy muzułmanom nie należy pomagać? Należy! Ale to u nich, w ich kraju i mądrzej. Zresztą to robimy, to robi Caritas chociażby. I to jest kazanie nienawiści, proszę Państwa. Więc to jest ta pokrętność właśnie taka, tak? Troska o to, żeby bliskim i żeby rodakom się nie stała krzywda, żeby nam, nie, bo ja to wyraziłem, to nie daj Boże, żeby nam mieli podrzynać gardła, gwałcić kobiety, a dzieci zmuszać do przechodzenia na islam, tak? No przecież to robią. Na szczęście nie u nas, bo my tu nie daliśmy sobie wpuścić, tak jak kule i dusza, prawda? No, więc to nic takiego, no, po prostu no, mówię prawdę, tak? Ale to mówię, miłość uporządkowaną głoszę, to jest kazanie nienawiści, tak? I teraz, chodzi przecież o zniszczenie, o co w tym wszystkim chodzi? I w tym multikulti, i w tych genderach rozmaitych i tak dalej, prawda? W tych obrzydliwościach. Chodzi o zniszczenie starego świata, w gruncie rzeczy. Stary świat to jest ten Boży świat. Tak jak Pan Bóg to powołał do istnienia, tak? Stary, dobry świat, gdzie są wartości tradycyjne, autorytety, gdzie jest hierarchia, uporządkowane wszystko, prawda? I teraz różne rewolucje się funduje, żeby ten stary świat obalić, żeby on legł w gruzach. W tym celu trzeba zniszczyć te wspólnoty ludzkie, w których dokonuje się żywa tradycja, czyli przekazywane są z pokolenia na pokolenia wartości, wyższe wartości. Tak? Co to są za wspólnoty? Kościół, naród, rodzina. I te chce się zniszczyć. Oczywiście są rzesze tak zwanych pożytecznych idiotów, które to kupują w dobrej wierze, tak? Multikulti, z ubogacą kulturowo. No już tam chłopak, który, 16-letni w Niemczech, który miał pomagać wypełniać formularz jakiemuś tam tak zwanemu uchodźcy, doznał ubogacenia kulturowego takiego, że w szpitalu wylądował, tak? Tak go ubogacił hojnie kulturowo. Domysłu Państwa pozostawiam w jakiś sposób, ale domysłowy. Więc to jest, ale to się dzieje, tak się ludzi ogłupia, tak? Multikulti to będzie bogactwo kulturowe, przecież nic się nie stanie. To tam są pojedyncze przypadki takie, ale to nie tak wygląda. A na naszych oczach przecież odbywa się regularna inwazja. Podbój Europy chrześcijańskiej nie udał się militarnie, raz, drugi, trzeci. Ani pod Poitiers się nie udało, ani pod Lepanto, ani pod Wiedniem. Obroniliśmy się. No to teraz się odbywa podbój przez stopniowe zasiedlanie, tak zwana hidżra, tak to się po arabsku nazywa. Po raz pierwszy to Mahomet zrobił, podbił Medynę i okolice właśnie przez takie zasiedlanie. I to jest to praktycznie, tak? Oczywiście tam są masy imigrantów, uchodźców tam jest bardzo mało w tych rzeszach.
mogą być pojedynczy, ale mało. Dlatego po pierwsze uchodźców nie stać na taką podróż w ogóle. Oni są najbiedniejsi faktycznie, ci, którzy musieliby uchodzić stamtąd. Nie, to są przede wszystkim zdrowi, dobrze odżywieni i ubrani i tak dalej mężczyźni, a to jest na ogół imigracja nie zarobkowa, ale ekonomiczna. Zarobkowa nie dlaczego? Oni nie chcą zarabiać. Oni nie chcą pracować, oni chcą socjal dostawać. Bo w ich mniemaniu im się to należy jako taki zgodny z Koranem haracz, który niewierni powinni im płacić, żeby mogli w ogóle sobie żyć, istnieć. Tak? Te psy niewierne mają płacić haracz, a oni im się to należy po prostu. I nawet wdzięczności żadnej, zero. Tak? Więc to, a wśród nich jeszcze jest dużo terrorystów przeszkolonych, którzy się wdziewają tutaj po to, żeby dokonywać zamachów, wybuchów bombowych i tak dalej. I oni już są w Europie, ci terroryści. Bo do zamachów dochodzi, tak? I teraz, no właśnie, ale to idzie wszystko w innym opakowaniu, w masce, tak, pomocy. No jak to, biednych sierot nie przytulimy, tak? Ludziom, uciekinierom nie pomożecie. No co z was za chrześcijanie, tak? Już jest miłość bliźniego, tak? No tak, powtarzam, miłość bliźniego uporządkowana i mądra, a nie chaotyczna i głupia, tak? Ale diabeł wie, co robi. Tu nie chodzi o to, żeby pomóc komukolwiek, tylko chodzi o to, żeby zniszczyć Europę jako taką, zniszczyć państwa narodowe, zniszczyć rodzinę dalej, wszystko po prostu zniszczyć, zrobić taką szarą, nijaką jakąś masę ludzką, którą będzie można sterować, przerabiać na co się żywnie chce, prawda? I tam jest jakaś grupa nacisku, która ma swoje plany, tak? Różne szorosze i inne, tak? Które tam pociągają za sznureczki z ukrycia. No i to by tak chyba mniej więcej. No jeszcze to podkreślę, zresztą już dotknąłem tego, ale w jaki sposób się walczy z narodem i walczy się w ogóle z Polakami i z polskością. No hasło tak, że to jest biało-czerwoną flagę ktoś niesie, o, nacjonalizm. I dlatego trzeba to ucinać i mówić wyraźnie, wyjaśniać, że nacjonalizm jest cnotą. Polski nacjonalizm jest naprawdę piękny. I to nic złego, że nacjonalizm. Każdy katolik powinien być nacjonalistą, twierdzę, to znaczy kochać swój naród najbardziej i to, co swoje narodowe. A dalej inne, w dalszej kolejności. Tak? I faszyzm. O, faszyści. Tak? Jak ten słynny rysunek, taki, który się pojawia czasami na fejsie, idzie sobie rodzina, tak? Mąż z żoną, z dziećmi, niosą flagę biało-czerwoną, typowi polscy faszyści. Tak? No, to jest to, tak? No więc to jest ciągła ta obłuda, pokrętność, taka przewrotność właśnie, taka iście szatańska przewrotność. Oczywiście to szatan osobowy, ten zły duch to inspiruje w ogóle, tak? No a znajduje ludzi, wykonawców, albo takich, którzy świadomie chcą zniszczyć, chcą zła, bo są tacy, a większość to są tacy pożyteczni, no, pożyteczni naiwni. No. Tak, no, to właśnie tyle by było. Może jakaś dyskusja wywiąże, bardzo proszę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że ksiądz prałat zainspirował do jakichś pytań, ewentualnie refleksji. Jeżeli refleksje, to nie dłuższe niż 3 minuty. Proszę bardzo. Nie zajmę. To, że mamy teraz do czynienia z takimi spektaklami, które, prawda, się pojawiają w różnych miejscach Polski. To jest taki atak poprzez kulturę, tak, że nam się zmienia po prostu jakieś tam te priorytety, tak wręcz na hamach, brzydko mówiąc, prawda, wprowadza nam się pewne antywartości. Ale również ja bym tutaj uczuliła, bo ja jestem takim kinomaniakiem, że bardzo dyskretnie pewne rzeczy idą przez filmy i to jest niezauważalne. My się zachwycaliśmy tymi filmami z Hollywood i tak dalej, bo była tutaj taka posucha straszna. Natomiast przez te filmy idą właśnie bardzo subtelnie sączone antywartości. I tylko może Państwo będziecie mieli okazję kiedyś obejrzeć taki film Human, Człowiek,
To jest dokumentalny film i on się składa z takich wypowiedzi ludzi z różnych stron świata. Jakoś się tak składa, że przeważnie to są tacy ciemno opaleni, ciemnoskórzy. Ten film tak naprawdę wzbudza taką, no taką, taki odbiór jest, że bardzo się użalamy nad tymi ludźmi, prawda? Ale tam jest tak sprytnie poprzeplatane właśnie piękne obrazy z tymi wypowiedziami, że właśnie łapie nas to, co ksiądz tutaj prałat powiedział, że łapie nas to za serce, takie wzruszenie. No każdy po tym filmie chciałby tam od razu, prawda, tam te dzieci w Etiopii i w ogóle, prawda, adoptować, pomagać. Natomiast no pojawiają się takie stwierdzenia, na przykład jest Żydówka, która mówi, że no to są zadawane są pytania, co dla ciebie jest miłość, co to jest przyjaźń, co to dla ciebie jest najważniejsze. I ona na przykład mówi, że w czasie II wojny światowej uratował ją SS-man. Prawda? No nie mówi się, przecież Polaków jest najwięcej tych drzewek i tak dalej, a tu jest jakaś dziwna sytuacja, ona prawda wspomina tego SS-mana, jest jakaś kobieta, która rozpacza, bo dokonała aborcji. To są bardzo subtelne, naprawdę wprowadzane rzeczy, no homoseksualiści. No i też jest problem uchodźców, którzy pokazują się nędzę i że on chce po prostu no tak. być. U nas on chce być, a co potrafisz robić? No nic nie potrafi, prawda? I on to, co ksiądz powiedział, no ale to są, to jest piękny film, piękne obrazy, no tak. naprawdę wzruszające. Więc ja bym tutaj uwrażliwiła wszystkich, którzy też tak jak ja lubię oglądać filmy, że trzeba przez pewien filtr tę sztukę w tej chwili oglądać. Tak, no. Czyli wyłapywać tak. to, co nam się próbuje pod płaszczykiem tak. filmu fajnego. I to przyda. Wie pani co, na Hollywood to my nie mamy wpływu, tak? To możemy najwyżej czekać na upadek tego sama tam, ale natomiast co jest palącą rzeczą, wręcz pilną, żeby kultura, sztuka, oświata, media znalazły się wreszcie w polskich rękach. To jest ważne. Bo w tej chwili w większości są w rękach ciągle antypolskie. I to jest tak, no, teatry. No teatry to są bardzo często rzeczywiście takie lewacko-sodomickie koterie po prostu, tak? Wielka sztuka tam, tak. Tylko co, nad czym jeszcze trzeba polecić? Co trzeba też pilnie zrobić? No miejmy nadzieję, że panu ministrowi Ziobrze się to uda, bo widzę, że chciały porządek zaprowadzić, tak? Ale przecież to te prokuratury, pożalcie Boże, te sądy, prawda? No, przecież to jest zgroza. Człowiek dostaje 10 miesięcy więzienia za spalenie kukły, trochę słomy i szmat, a tu się obraża nasze najwyższe wartości, nasze świętości w teatrze powszechnym, tak? I co? I nic się nie dzieje. Jakieś zwariowane baby wtargnęły do świętej Anny, zaczęły coś tam wykrzykiwać, zakłócać liturgię. Nic się nie stało. Tak? Więc można to wszystko, co nasze, katolickie i polskie, to można opluwać, kopać, sponiewierać, wyszydzać. W ogóle, no przecież ten spektakl z tego, co widziałem tam po prostu z tych fragmentów, no to przecież to jest straszne bluźnierstwo po prostu, tak? I pomiatanie naszymi uczuciami. Ale to nikomu nie przeszkadza. Oj, gdyby tak, chociaż, co ja tam mówię w procentach? Promilach, gdyby tak chociaż zrobić coś takiego na temat islamu czy judaizmu. Rabin Muła był. Ojej! A jakie przepraszanie by było, kajanie się i wszystko, tak? A tu nas można opluwać, poniewierać i nikt się nie upomina. My musimy naciskać po prostu, żądać, domagać się tego twardo, prawda? Zmiany takiej. Żeby wreszcie zaczęło być penalizowane to, co antykatolickie i antypolskie przede wszystkim, tak? Ja myślę, że tu bardzo dobrze zwrócono uwagę, że nawet w tym filmie Human wszystko jest to zło, które chce się nam jak gdyby zaszczepić, jest pokazywane pod pozorem dobra. I to jest właśnie typowa szatańska taktyka, że i w życiu indywidualnym wszystkie nasze grzechy, słabości, wszystko, co nas ma oddalić od Pana Boga, jest nam przedstawiane przez szatana pod pozorem dobra, ale także w życiu społecznym, politycznym, niestety. Wszystkie wielkie orkiestry świątecznej pomocy, czy różne pseudo-chrześcijańskie partie,
bo na przykład jeszcze 150 lat temu pierwsze partie chrześcijańsko-demokratyczne, one w jakimś stopniu opierały się na nauce Kościoła i słuchały encyklik papieskich. Natomiast już po II wojnie światowej, zaczynając od Holandii, od Niemiec, od Francji, czy później Włoch, Chadecja najpierw zaczęła po pierwsze przyjmować w swoje szeregi protestantów, czyli przestała być katolicka. Po drugie, w zasadzie stawała się powoli przybudówką partii socjalistycznych czy socjaldemokratycznych, że tak naprawdę różnice między chadecją a socjaldemokracją były tylko jak gdyby w nazwie. Jeszcze może... Chciałam zapytać właśnie w tym kontekście o to, że w każdej partii legitymację partyjną numer jeden ma diabeł. Więc jak to w ogóle z tymi partiami jest, chciałam zaprowadzić. Nie, no i poza tym partie chadeckie dzisiaj realizują program zapisany w encyklikach. No, no tak, no, bo ale troszkę to już przegalopował, prawda? No, program jest ogłoszony z Watykanu i te partie chadeckie to realizują. No tak, faktycznie, te encykliki papieskie z końca XIX wieku są znacznie się różnią od tych z końca XX wieku, ale no, ale to co z tą legitymacją numer jeden? Coś w tym jest, chyba nie do końca, ale, ale coś w tym jest. Jeszcze, jak już byliśmy przy kinematografii, to jeszcze chciałem, nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki film był zatytułowany Ksiądz. Tak? Był. To jest tam jakiś, to był angielski chyba, tak, brytyjski. W każdym razie, bohaterem tego filmu jest ksiądz katolicki sodomita, ale jak to jest delikatnie, subtelnie wszystko zrobione, więc on jest pokazany tak bardzo pozytywnie, wrażliwy, prawda, no, kochający, no, że inaczej, no tak, no, ale tak, no, więc, a wszystkiemu jest winien ten wredny kościół katolicki, bo i ten ksiądz pod sankcją grzechu nie może kochać, tak jakby chciał inaczej, prawda? Znaczy robi to, ale to jakieś takie powoduje, prawda? No. Następnie przychodzi dziecko, spowiada się, a ksiądz jest ograniczony tajemnicą spowiedzi i nie może pomóc temu biednemu dziecku, co jest bzdurą totalną, bo wystarczyłoby, żeby ksiądz w ramach spowiedzi poinstruował dziecko, do kogo ma się zwrócić, co ma zrobić, tak? No, po prostu. Więc to jest bzdura, ale tak to jest pokazane, że przez sympatię, którą ten ksiądz sodomita wzbudza tam w widzu, prawda, jednocześnie wywołuje się antypatię do kościoła katolickiego. No, to koronkowa robota po prostu. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Moje pytanie właśnie to będzie prośba o ustosunkowanie się. Zaczął ksiądz prelat od powiedzenia o tej inteligencji, znacząco przekraczającej nasze możliwości. I to rodzi taką pokusę, no skoro na gruncie inteligencji jesteśmy na gruncie przegranej pozycji, no to może powinniśmy się koncentrować na emocjach i intuicjach. Z kolei osoba, która koncentruje się na emocjach i intuicjach, jest łatwiej poddawana manipulacjom. Czyli mamy tutaj pewien taką codzienny dylemat, na ile możemy sobie pozwolić na... My na żadnej płaszczyźnie nie mamy szans, sami z siebie. Absolutnie. Także tylko, ale jedną rzecz mamy wspaniałą, że jeżeli jesteśmy z Panem Bogiem, to mocą Bożą możemy wszystko. Możemy się oprzeć wszelkim knowaniom i działaniom szatańskim. Tylko no, szatan nie jest zupełnie, on jest na takim łańcuchu. Tylko nie wolno się zbliżyć na długość tego łańcucha. Trzeba zawsze trochę odstępu nabierać, tak? A w jaki sposób się ludzie zbliżają? Czasami no, to takie no, różne jakieś okultyzmy czasami, czy jakieś tam jakieś wróżby, jakieś tam inne rzeczy, gdzie tam diabeł ma łatwiejszy dostęp. Tak? Dalej, no, gdzie diabeł robi spustoszenie, prawda? To jest z praktyki spowiedniczej, to jest po prostu porażające. Jak dużo jest zniewolenia pornografią na przykład. I to i tu trzeba o tym pamiętać, że do naszych myśli demony nie mają dostępu. Tylko Pan Bóg zna nasze myśli. Natomiast mają dostęp do wyobrażeń wizualnych. I to
I tutaj zawsze mówię w konfesjonale, jak tylko zdołasz, ile ci sił starczy, opieraj się pokusie zaglądania na te strony pornograficzne, czy tam inne jakieś takie wywołujące podniecenie. Bo to, do tego ma dostęp właśnie, do tego mają dostęp demony i mogą tym potem kusić i atakować w ten sposób. A poza tym nic tak bardziej faceta nie uzależnia, jak wyobrażenie wzrokowe. To jest powoduje największe zniewolenie. Także tutaj no, trzeba takie różne rzeczy po prostu wiedzieć, uświadamiać też innym i opierać się temu. I nie zbliżać się na długość tego łańcucha, prawda? W ogóle nie iść w tamtym kierunku, tak? Ale się mocno pilnować, żeby się nie zbliżyć tam, tak? Mhm. Proszę bardzo, Marek. Tutaj właśnie mi się wydaje, chyba majstersztykiem działania właśnie szatana i tego zakłamania, etc. Był przykład Warszawy i przykład tęczy, która została wybudowana na placu Zbawiciela, prawda? Która była de facto symbolem LGBT. Tak. I mnie na przykład, co bardzo zraziło zresztą, że władze kościelne nie protestowały generalnie przeciwko tej tęczy. Bo ja rozmawiałem z tym arcybiskupem, nie wiem jak się, z Nyszem, prawda? Kardynałem Nyszem czy coś. On mi powiedział, no to jest problem parafii. Ja mówię, ale ksiądz z panią Brunkiewicz Walc ma dobre układy, mógłby ksiądz coś tam rzec. O, i tu żeś uderzył w najważniejsze, że tak powiem, rzecz. Dobre układy z panią Brunkiewicz Walc. Co jest ważniejsze? No w ogóle układność to jest też rzecz, która bardzo niebezpiecznie zbliża do tego gościa. I ja walcząc jako samorządowiec, prawda, z tęczą, praktycznie zostaliśmy bez pomocy kościoła, prawda? Ale tak, a propos tęczy, proszę Państwa, diabeł jest małpą Pana Boga. To jest małpą Pana Boga, tak? To znaczy udaje, tak jakby był sam Bogiem, tak? Oczywiście, ale do Boga mu co nieco brakuje, tak? To zresztą jest nawet w tej numerologii, tam 666, tak? Symbol szatański. To proszę zauważyć, 7 to jest liczba doskonała, oznacza doskonałość, świętość samego Boga. Czyli Bóg jako Ojciec, Syn i Duch Święty jest po trzykroć święty. 777. A szatan to jest 666. I proszę zwrócić uwagę, ta tęcza, która jest znakiem przymierza Boga z ludźmi, jest siedmiobarwna, a ta sodomicka jest sześciobarwna. Czyli 3/7 to jest dobra liczba. Tak, jak najbardziej. Ciekawa rzecz, po tym jak z Grzegorzem Braunem i z innymi osobami weszliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej, zostały wytoczone przeciwko nam procesy i numer mojej sprawy był 777 łamane przez 14. Ojej. No bo przez rok... To witam w klubie, bo ja siedziałem swego czasu dwie doby pod celą numer 7. Znaczy niczego nie ukradłem, tylko obalałem przemocą jakieś sojusze czy coś takiego. Wydawałoby się, że sprawa się nie skończyła się po mojej myśli do końca, bo ja walczyłem o to, żeby była kasacja i uniewinnienie, czyli to, co zastosowano wobec Grzegorza Brauna, że został na przykład uniewinniony, podobnie jak Ewę Stankiewicz czy parę innych osób. Zostałem ułaskawiony przez prezydenta, czyli teoretycznie no, nadal jestem winien, jestem przestępcą, ale skorzystałem z aktu łaski. Niemniej wczoraj odebrałem ciekawy list, sprawa 777 łamane na 14 ze sądu. Sprawa jest skierowana z sądu do komornika. Napisane tak, muszę zapłacić grzywnę, wysokość grzywny 0 zł. Natomiast poniżej jakieś koszty sądowe, czyli
Sprawa niby ma dobry numer, ale jestem trochę zaskoczony. Jeszcze się nie pytałem prawnika, o jakie koszty chodzi, bo tam nie jest nic wymienione. Ale mimo, że jestem ułaskawiony, przychodzi list, że grzywna zero, a koszty jakieś tam narosły mimo ułaskawienia pana prezydenta Dudy. Ale to tylko o te 3 siódemki chciałem spytać. No niektórzy mówią, że to są kosy. Kosy, 3 kosy, prawda? Więc, czy są jakieś pytania czy głosy w dyskusji? Proszę bardzo. Przyszedłem na tą refleksję w związku, bo można mówić o zasadach, które rządzą tą szatańską przewrotnością polityczną. I tutaj to wspomniane wszystko było, że w sumie to sprowadza się do zamiany pojęć. Czyli wszystkie te główne pojęcia dla nas ważne, dla religijne, jak miłość, katolicyzm, katolicki, demokracja, wolność, Kościół, Bóg, Polski, polityka, są to wszystko słowa, które na nowo trzeba odkryć, bo funkcjonują, że tak powiem, już w innym znaczeniu w chwili obecnej i stąd też właśnie była ta szczególna, między innymi dbałość o to, jeżeli chodzi o mszę trydencką, żeby ta łacina, która nie ma tendencji do zmiany w ciągu czasu, nie jest podatna na zmiany, żeby ona właśnie była i trwała. Dlatego, że te słowa wszystkie, miłość, dobro, one są w tej chwili już, mają zupełnie inne znaczenie. My musimy na nowo budować ich znaczenia i ich rozumienie. Sami się starają, żeby właściwie rozumieć. Po drugie, taką zasadą, tak z tego wynika, tej szatańskiej przewrotności jest fałszowanie. Fałszowanie historii, religii, ustroju, historii, to co ksiądz mówił, że ludzie poszczególne epoki, a jeżeli chodzi o ustrój, to przecież mamy wmówiono nam, urodziliśmy się w tym ustroju, jest to ustrój demokratyczny, ale przecież on z gruntu, to on jest właśnie główną przyczyną tej sytuacji, która jest w Polsce i w Europie, dlatego że tam wyklucza się nadrzędność praw Bożych nad wszelkimi innymi zasadami, czyli nad wszelkim kodeksem prawnym, karnym, cywilnym, skarbowym. Stąd też lichwa, rozwody, aborcje, eutanazje są w jakiś sposób dozwolone. Jeżeli chodzi o lichwę, to jest nawet paradoksalnie ustawowy poziom lichwy, wprowadzony przez państwo, jest to akceptowane, wszyscy to akceptują, Kościół się przeciwstawia. Funkcjonuje, wszyscy są z tym, cierpią przez to, stąd Polacy są zadłużeni na szczeblu państwowym, samorządowym, prywatnym, każdym możliwym. Też jest taki element wojny traktowany, znaczy ten element szatańskiej przewrotności to jest traktowanie wojny jako wyłącznie mającej aspekt militarny. A dopiero zrozumienie tego, że my funkcjonujemy, to jeszcze jest trudne do zrozumienia, że tak naprawdę jesteśmy w stanie wojny, tylko że ta wojna ma aspekt, prowadzi się innymi metodami, jest to wojna ukryta, metodą zmiany świadomości, zmiany wartości u każdego człowieka, zmiany przyzwyczajeń, czym jest rodzina, kształtowanie tej świadomości i tutaj ta wojna jest nam wypowiedziana, tylko że nie wiemy za bardzo, ten przeciwnik jest nieznany i my jesteśmy w stanie wojny, tak naprawdę. Tutaj poprzednik, znaczy pan, który mówił o tej tęczy, to pojawiła się nawet kolęda. Kolęda Bóg tęczowy, coś takiego było przez pana Turnała. Chodzi o znaczenie słowa Bóg. No, w tej chwili i katolicy, i niekatolicy, wszyscy mają znaczy nie rozumieją znaczenia tego słowa. To trzeba na nowo po prostu rozumieć i to słowo jest tak samo fałszowane. No, w tej chwili mamy nawet Boga tęczowego. Tak? Jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć na koniec, że obroną ksiądz wspomniał, obroną katolika jest ta łaska Boża, która broni nas przed bezpośrednimi atakami szatana. Jest taki problem ze zrozumieniem, że my tą łaskę mamy. No przed aktualnie te wszyscy, którzy są, to prawdopodobnie tą łaskę mają, albo nawet nie powinien tak powiedzieć, albo nawet powiedzieć na pewno, dlatego żebyśmy się tutaj nie spotkali, bo byśmy w ogóle, że tak powiem, nas to nie interesowało. I zrozumienie tego, że
że ludzie mają tą łaskę, bo ludzie nie czują, może się nie odczuwa tego fizycznie, ale poprzez jakieś działania myśli, no to jednak widzimy to, że to działa, tak? W jakiś sposób każdy jest jakoś chroniony tutaj z nas obecnie. A jeżeli chodzi, jeszcze tylko powiem, o samego szatana, no to oczywiście on ma swoich pomocników i on nie działa sam, ma znaczy swoje sługi, no ja się z tym w tym końcu nie rozeznaję, w każdym razie są fachowcy w jednej sprawie, w drugiej, zresztą każdy ma, gdzieś czytałem, swojego demona, który szczególnie zna wady tego człowieka. No, każdy ma swojego, że tak powiem, demona, który wykorzystuje te wady, słabości i on tylko w tym kierunku takim wąskim, w takiej wąskiej specjalności swojej działa, ma taką specjalność i dlatego nam te wady tak trudno wykorzystać. Tak, do co chyba bardzo ważne jest pewne, że to się cały czas przewija. To odwrócenie pojęć, tak pojęciowe. No. Co nazywane jest współcześnie, wręcz powszechnie miłością? To, co miłość niszczy. I tak zawsze przychodzi mi ktoś, tam na przykład penitent do spowiedzi i mówi, kochałem się z moją przyszłą żoną. Ja mówię, no, nie nazywaj miłością tego, to się nazywa cudzołóstwo, a nie miłość. Poza tym to nie jest twoja żona. Żoną może być dopiero wtedy, kiedy sobie powiecie przed Bogiem w asyście kapłana słowa przysięgi. Dopiero wtedy, nie wcześniej. Ani ułamka sekundy wcześniej. I to akurat, że to nie jest miłością, z czego się spowiadasz, no to tak pomyśl. Jesteś choć trochę wierzący. No jak to? Przecież ja tu jestem do spowiedzi, przecież to... No ja się nie pytam, gdzie przyszedłeś, tylko czy jesteś choć trochę wierzący. No tak, ja jestem głęboko wierzący. No to co, to jak możesz jako człowiek wierzący, wiedząc, że jest przykazanie nie cudzołóż, narażać swoją dziewczynie, której bezczelnie w oczy mówisz, że ją kochasz, na utratę najwyższego dobra, jakim jest łaska u Boga. A ona ciebie. To wy się kochać? No trochę, tam może tak, ale ta miłość okaleczona przez to właśnie, co zrobiłeś. Jedyne co z tych słów, jakbyś kochałeś z moją przyszłą żoną, ani ona nie jest żoną, ani się nie kochałeś, co najwyżej przyszła, jeżeli to się odbyło u ciebie. A czy się ochotasz odprowadził? Tak, tyle. To na razie kolega, potem Marek. Proszę księdza, chciałbym księdza zapytać, za opinię na taki temat. Otóż tutaj to Pan poruszył, ja to trochę rozszerzę. Otóż chodzi o samego złego działającego w Kościele katolickim i to już można powiedzieć na wyższych szczeblach hierarchii. Podając dobry przykład. Dwa lata temu ujawnił się sodomita, który działał w kongregacji nauki wiary. Ksiądz Karamsa już nie jest, dzięki Bogu, księdzem. No i on złego do tego czasu... Znaczy kapłan jeszcze do końca życia, no, tylko że jest zasuspendowany. No tak, ale ile on złego wykonał, będąc na tak poważnym stanowisku i to w Watykanie, tak przy papieżu, no to możemy się tego domyślać. Ale i na naszym poletku, przecież dyżurni kato celebryci w TVN-ie, w Polsacie, jeszcze wcześniej w telewizji publicznej ksiądz Sowa, ksiądz... Lemański, biskup Pieronek. Czy ja sam jestem troszeczkę zniesmaczony tym, że większość księży pochowała się. Boją się, wstydzą, biała flaga wywieszona, siedzą tylko po parafiach. To co właśnie na przykładzie tej tęczy. Kardynał Mysz, no parafianie muszą to załatwić. No jak szarzy ludzie bez jakiegoś poparcia moralnego autorytetu mają walczyć z ludźmi, którzy mają wierzą realną władzę, pieniądze mają, a to przecież wszystko, że tak powiem, ustawia. Dlaczego właśnie księża, ci wojujący, nie mogą wyjść właśnie na ulicę z różańcem w ręku, właśnie na przykład pod teatr powszechny, pod tą tęczą i założę się, że gdyby ksiądz wystąpił na scenie Marszu Niepodległości, no to na pewno też ksiądz miałby zaraz jakąś karę, bo władza zwierzchnia by pomyślała, no nie można drażnić władzy świeckiej, no bo święta zasada rozdziału kościoła od państwa.
Czemu Kościół katolicki się nawet na coś takiego... To jest niekatolicka zasada. Proszę? To jest niekatolicka. No niekatolicka, ale podpisano, tak? Konkordat został podpisany. No, przykłady muszą być przecież z góry. Jak tak. Walczyć z tym systemem? No tak, tutaj pan parę rzeczy poruszył. Tutaj też jedną rzecz specyficzną tego księdza Haramsy, ten przypadek, tak? Tu chcę zwrócić uwagę na to, że ten przypadek tłumaczyć by mogło tylko nabawienie się przypadłości w trakcie już kapłaństwa, co jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli człowiek szedł do kapłaństwa nie po to, żeby się dobrowolnie wyrzec założenia rodziny, tylko traktował to jako ucieczkę od problemów, to przyjął święcenia kapłańskie niegodnie. One są ważne, ale niegodnie przyjęte. Bo cały sens celibatu jest taki, że to jest dobrowolne wyrzeczenie się. Tak? No facet, jak chyba prawie każdy normalny facet chciałby mieć syna, zwłaszcza, tak? W ogóle potomstwo, ale syna szczególnie, następcę tronu, no, tak, to jest coś takiego. No i to już jest bolesne, to wyrzeczenie się tego, tak? Ale on ma to zrobić, bo jednak czuje się powołany do kapłaństwa, tak? I zrozumieć to, że może teraz w innym porządku duchowym mieć potomstwo. A jak ucieka po prostu, bo jest i tak niezdolny do założenia rodziny, no to coś tu jest nie tak. To nie jest celibat, tak naprawdę. A jeżeli chodzi o to, o postawy takie różne wobec rzeczy, które się dzieją i tak dalej, no trzeba... Proszę Państwa, ja powiem jedno. Dostaję masę, ale to po prostu nie jestem w stanie nawet tego rejestrować i odpowiadać tak dalej. Masę rozmaitych tam świadectw, poczty elektronicznej, SMS-ów, telefonów, z podziękowaniami, z wyrazami uznania za moją działalność medialną, za te filmiki na Tuba Corbis i tak dalej. Tak? Ale to ja dostaję. Co dostaje mój biskup? Same fałszywe donosy. I proszę Państwa, no, trzeba pisać do biskupów, do księży i tak dalej. Zasypywać z naszej strony, a nie tak, że tylko będzie to lewactwo całe tam po prostu nikczemne donosy pisało, a potem ktoś ma taki mniej więcej obraz. Tak? Trzeba działać. Co zrobić? No robić po prostu. Co zrobić? Robić. Czyli wywierać naciski, pisać, prosić. Oczywiście zawsze to wszystko grzecznie i tak dalej, z synowskim oddaniem, z pokorą, ale nalegać o stanowisko, prawda, jakieś. Pokazywać, jakie jest zdanie katolików takich prawdziwych na ten czy inny temat. Pod warunkiem, że biskup przeczyta. Łaskawie. Przeczyta. Sekretarz. Już dopuszczam do głosu, natomiast prosiłbym o wsparcie tutaj naszych działań przez ofiarę. Proszę bardzo, pytanie, tak? Ja mam takie sugestie, że dziękuję, że udało się zorganizować na żywo, znaczy to mam internet. Tak, ale mam takie spostrzeżenie jedno. Bo my jesteśmy trochę starsi i mamy już ukształtowany umysł i my wyłapujemy je. Na przykład ja nie mam w domu telewizora, no z różnych powodów, no nie kupiłam sobie następnego, więc nie mam. Moja córka ma dostęp tylko do tych rzeczy, które ja jej pozwalam. I teraz jest taka rozumiem sytuacja, że ona bardzo chce oglądać, Gwiezdne Wojny. A ja mówię nie. No ale to jest bajka rozumiem, ale nie. Jak ja byłam mniejsza, to było od 12 roku życia. I to w dalszym ciągu będzie od 12 roku życia. Bo za dużo muszę trzeba wytłumaczyć. A córka ile ma lat? 8. Więc powiedziałam, że nie. To znaczy, że jeżeli to jest zrobione narysunkowo, to że to już jest od razu dla dzieci. Niektóre treści nie są dla dzieci, dlatego że umysł jest chłonny bardzo i jeżeli inne rzeczy uzna za wartości, to nie jest to właściwe, tak? Ja na przykład mogę się gdzieś oglądać z córką, ja mogę się śmiać. Ona może uznać, że to jest coś właściwego, fajnego i miłego i może tutaj takie wzorce. No też było tak, że z córką obejrzeliśmy odcinek, to niby fajne. Niby fajna bajka dla dzieci, ale i tłumaczę, mówię, no ale zobacz, ale co ta bajka pokazuje? No ta bajka pokazuje, że nie wiem, ktoś może kojarzy, dzieciak kontra kot.
No i ta bajka pokazywała także siostra to twój najgorszy wróg, a twój tata to jest poprawiony. I dopiero na podstawie tej bajki to ja tłumaczyłam jej, że mówię, no zobacz, ale to nie jest dobrego. No nie jest, więc to nie jest dobra bajka. No to nie jest. Ja jej tłumaczę, na pewno tam przecież gadać, ja zawsze mówię. To czasami z nią oglądam, też staram się mieć wgląd na to, co oglądamy. I mówię, zobacz, mówię, no ale wszystko można zrobić, mówię, tylko po co? Czy to fajne jest? No nie, to nie jest fajne. Tam to też jakieś tam torty, wody, tak dalej, ale to nie jest fajne. Można zrobić wszystko, ale to nie jest fajne. Czyli jest taka kwestia, że my nie mamy w ogóle kontroli nad tym, co oglądają nasze dzieci. Bo czasami oglądamy jeden, trzeci odcinek serii, ale w 10, 15 jest już zupełnie co innego, zupełnie inna tematyka. I to jest właśnie trudne, bo musimy mieć świadomość, że jak nasze dzieci powinny w ogóle z nimi rozmawiać. To jest, pracujemy dużo, bardzo dużo pracujemy. I po prostu to nasze dzieci próbują się bez nas. I mówię, to jest najgorsze. Mówię to tak. Dowiedziałam się, że skrócili film Odo, bo reżyser uznał, że teraz jest społeczeństwo za głupie i nie zrozumie. No moje dziecko było zachwycone 2 lata temu. Bardzo często miałam, czy jej to puści, czy nie. Bo rozmawialiśmy o czymś i mówię, no dobra, że się skrócili na ekranie. Ona była ciekawa i dalej, i dalej, i dalej. Teraz już mówię, obejrzała 2 razy, nie jest ciekawa, bo teraz się mam pani wyrażyć, to mówię, wytłumaczyła. Bo jak przechodziłam z nią do muzeum, czy różnych tam rzeczy, żeby coś po prostu pogadać, żeby ona jest zafascynowana po prostu wiedzą. Mówię, no ale ona nie siedzi w domu przed telewizorem. A jeżeli... ja się wychowałam, kiedy był fan, kiedy była sonda. Mówię, a teraz to, co mamy, każda siankę. Mówię, to jest kwestia taka, że nawet w telewizji nie ma co tym dzieciom pogadać. To zawsze cały czas trzeba wiedzieć, że nami manipulują, tak, że to tylko służy do manipulacji. Że my mamy strasznie, strasznie ciężko, dlatego że te dzieci, żeby one wychować się, mamy zdecydowanie więcej trudniej niż nasi rodzice. I musimy po prostu o tym pamiętać. I niektóre tak. Właśnie, które są tak trudne i niektóre tematy są tak trudne, jeszcze musimy je powiedzieć, więc to jest bardzo. Tak, poza tym jest takie szatańskie jak gdyby mniemanie, że jeżeli film jest rysunkowy, to jest na pewno film dla dzieci. Natomiast powstaje coraz więcej filmów rysunkowych nie dla dzieci, chociaż dzieci je uwielbiają. Na przykład, nie wiem, z 10 lat temu był serial Władcy Much, prawda, gdzie był po pierwsze dosyć wulgarny, po drugie przedstawiający świat takich zombie. I to dzieci, tam Czesio i inni, prawda, cała klasa. Później powstał film pełnometrażowy, który wszedł do kin, ale tak naprawdę ja sam wiem, jak moje dzieci właśnie w wieku, nie wiem, 12, 13, 14 lat, jak one, te Władcy Much, u kogoś, czy gdzieś tam, czy w internecie oglądali, prawda, nawet jeżeli ja im nie pozwalałem, to oglądali, prawda. I była zabawa, że Czesio przeklina, że jest też Misio przeklina, który przeklina jeszcze więcej od Czesia i tak dalej. Ale to są tematy, które pewnie nie są księdzu do końca znane, bo takie seriale pewnie ksiądz nigdy nie oglądał. Natomiast rozumiem, że chciał się ksiądz ustosunkować do sprawy, tak, tak, do sprawy pani tutaj. Tak, troski, tak, troski tak, o dzieci. Dokładnie tak, dokładnie tak. Proszę państwa, przy współczesnym postępie elektroniki nie jesteśmy w stanie dzieci upilnować. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe. Więc co musimy robić? Wychowywać dzieci do wolności, żeby dzieci same potrafiły wybierać dobro. Ale tego się nie uda, absolutnie, zaznaczam, jeżeli będziemy robili takie głupoty, jak wychowanie bezstresowe na przykład. Jeżeli nie będziemy stawiali dzieciom wymogów. To jest bzdura. Bo nie ma życia bezstresowego. To do czego my wychowujemy dzieci? Do śmierci. I faktycznie tak jest. Młodzian 20-letni idzie się wieszać, bo dziewczyna mu powiedziała, że już nie chce się więcej z nim spotykać, a nikt mu w życiu zabawki z ręki nie wyjął. No, jest zupełnie nieodporny. Tak? Więc tu musi być, trzeba wymogi stawiać. Dziecku trzeba dać, owszem, maksimum ciepła, ale to jest zasada kaloryfera, zawsze mówię, ale być twardym i dać się odkształcić. Tu jest granica, tu jest ściana, dalej nie przekraczamy. Twarde wymogi. I teraz, ale za tym powinniśmy pójść dalej jeszcze. Zachęcić dziecko, wychować do tego,
żeby samo potrafiło sobie wymogi nakładać, samo podejmować dobrowolnie jakieś trudy, wyrzeczenia, wychować do dobrze pojmowanej ascezy. Bo dzisiaj, to zresztą ja to na filmiku też ostatnio dostępnym, powtórzonym zresztą sprzed roku mówię, dzisiaj panuje powszechnie debilizm ascetyczny. Człowiek dorosły zatrzymuje się na poziomie dziecka z czwartej klasy szkoły podstawowej, jeśli chodzi o umiejętność wyrzeczenia się jakiegoś dobrowolnego, czy podjęcia trudu, czy czegoś takiego. Nie. Rządzą człowiekiem współczesnym na ogół dwa niedźwiadki, czyli dwa misie. Mi się chce i mi się nie chce. I jeżeli dziećmi będzie rządziło mi się, będą rządziły te dwa niedźwiadki, mi się chce i mi się nie chce, a nie będą potrafiły się przełamać w sobie, wyrzec się czegoś, podjąć jakiś trud czy coś takiego, no to nie, to są skazane na pastwę tych wszystkich twórców, pornusów i tak dalej. I będą coraz bardziej po prostu deprawowane i coraz bardziej okupiane. Więc to tutaj tu trzeba po prostu mądrą politykę wychowawczą zastosować. Tak. Jeszcze właśnie na propos kwestii pojęć, określeń, słów. No tak, ale no ja panu, ja na przykład panu pani, czym się z pani kojarzy to towarzysz? Tak, towarzysz walk, towarzysz na łowach. Tak. A generalnie wiadomo, że to było... Przyjaciel towarzyszący. Tak, towarzysz staropolskie słowa. Na przykład drugie takie pojęcie, holokaust. No pani z kim, z czym się... Z niczym. Holokaust. To jest nowe pojęcie. Jakaś bajka. Żydzi prowadzili, żeby to... Mnie się kojarzy z antropologią narodu polskiego, który był mordowany przez Niemców, Ukraińców, Żydów, Moskali i tam jeszcze Litwinów i tak dalej. Tak. Tylko to pojęcie, bo holokaust de facto to ofiara zaufana. Tak, 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 no tak. Ale to pojęcie jest zawłaszczone przez i generalnie holokaust, to już każdy myśli, no, mordowanie się. To słowo po prostu zostało zawłaszczone. Tak, no tak, to tak. Jak słowo towarzysz zawłaszczone przez bolszewików. Albo, to pamiętaj jeszcze coś dowcipnego państwu? I właśnie tutaj ta edukacja, ja nie wiem, w czym edukacja, ja nie wiem, w czym szkoła. To a propos towarzysza i tych innych spraw, proszę państwa, tak samo słowo radziecki znaczyło należący do rady kiedyś, tak? I teraz w Toruniu są dwie apteki w samym sercu Starówki Toruńskiej. Jedna jest apteka królewska, druga była apteka radziecka. Czyli jedną król tam fundował, powiedzmy, a drugą rada miejska, tak? I teraz, a tam ludzie przychodzili, czy to są same rosyjskie leki? I w końcu po transformacji usunięto tę nazwę historyczną, powiedzmy. Szkoda, tak? Bo to się kojarzyło, źle się kojarzyło z sowiecką, tak? A to nie była sowiecka, tylko radziecka od Rady Miejskiej. Tak? Ale to tak jest. A jeszcze wracając na chwilę do dzieci. Jeszcze jedno, proszę państwa. Też nie pozwólmy dzieciom w sposób naturalny aspirować do dorosłości, ale w dobrych rzeczach oczywiście, tak, prawda? Więc żeby tych dzieci nie ogłupiać, nie wmawiać im jakiejś dziecinności, bo dzieci są naturalne, chcą naśladować dorosłych, tak? Na msze święto, jak ja już słyszę o tych mszach świętych dla dzieci. To mi się drobne w kieszeni nie zgadzają dosłownie, tak? Co za głupizna jakaś taka. Dziecko ogłupiać, tak? A tu Bozia, a tu ksiądz się przebierze w smoka, a tu clap your hands, kółeczko i radośnie i wesoło, tak, ha, ha, ha. No, to jest głupizna straszna. Ja chodziłem z moim ojcem do kościoła w niedzielę, zawsze mama była już wcześniej, o 9:00, potem obiad przygotowała, a ja z tatą na sumę szedłem. I mnie wystarczył widok rozmodlonego taty, żeby umieć się zachować w kościele. Po prostu przykład żywy. I jak mnie się wyrwało niechcący, że po łacinie razem z księdzem zacząłem śpiewać no to wtedy się wstyd straszny, ja pamiętam to. Jaki wstyd, że ja tutaj bezwiednie zacząłem coś tam, prawda, no. Przez myśl by nie przeszło, tam jakieś piaskownice urządzać, tam biegać. Ach, przecież to jest dziecko. To jest dziecko.
No, a ty jesteś gorszym dzieckiem, bo uczysz takiej dziecinady, prawda? To właśnie o to chodzi. No. Więc to trzeba dzieci zachęcać do tego, żeby w tym, co dobre, właśnie naśladowały dorosłych i podsunąć im to, że umiejętność oparcia się pokusie, umiejętność dobrego wyboru, to jest cechą dorosłości właśnie. I niech to dziecko to kupuje, naśladuje i wzrasta w tym duchu, tak? No, ale tam trzeba dać też i żywy przykład oczywiście, jasne. Tak? Tak? Proszę mnie, co to jest ta poziom? Ja nie mogę z tego zdefiniować, nie jestem w stanie. Co to jest ta poziom? No, to nic nie jest. Jest Pan Bóg tak naprawdę. Nie mogę tego zdefiniować, bo on tam nigdy nie funkcjonowało. Na... Ani Bozia, ani Pan Buczek, tylko Pan Bóg po prostu. Tak, to... Matka Boska i Pan, no, nie funkcjonowało nic takiego. Ja nie jestem w stanie tego zdefiniować. Tam, co się tłumaczyłam, że to jak dziecko, nie wiem, 2-3 lata, ona się mnie też pytała. To, że nie może być Matka Boża, to wtedy mówi Bozia i jej tak wytłumaczyłam, jakoś tak mówię, no ale ja nie jestem w stanie coś nie. Nie, trzeba po prostu normalnie mówić do dziecka. Normalnie. Żadne tam takich tam dzieci nady, tam takie coś. Zupełnie normalnie. Nie to. Po prostu po polsku, tak? I niech dziecko się też tego uczy, tak? No. Pana Jezuska ukrzyżowali. Tak, ale jeżeli chodzi o Pan Buczka, to jedna sprawa mi się z Pan Buczkiem podobała. Mianowicie był taki lektor z TKHS-u, Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Taki było coś takiego tam za komuny. Ciemiężej, tak. I był z prelekcją na Podhalu. No i tam ci górole tam przyszli, a on tam mówi tam że Pana Boga nie ma, to najlepszy przykład. Że gdyby był, to za to, co ja w tej chwili mówię, to już mnie dawno pokarał. A na to jeden górol tak przychodzi. No to pozwólcie panocku, że ja tego Pan Bucka wyręcę. I wyręcył. Tu kolega na razie. Proszę bardzo. Ja jeszcze taką może refleksję jakby od ewaluacji pewnych pojęć, bo ponieważ to spotkałem i chciałbym się podzielić z nią. Byłem na wykładzie jednego ze znanych księży profesorów, kierownika katedry filozofii, kulun, nazwiska nie wymienię, ksiądz pewnie wie, kto to jest. No i słucham w czasie tego wykładu, kilkanaście razy padło takie sformułowanie, że powinniśmy szukać prawdy obiektywnej. Mnie to strasznie drażni, bo ja jakby zatrzymałem się na etapie prawdy i dla mnie to wystarcza. No, ja już nie potrzebuję szukać prawdy, bo ja tego nie rozumiem. I to, wie pan co, to jest fakt autentyczny. Każdy fakt musi być autentyczny, albo historyczny, to tak jest. No i podszedłem do księdza profesora po wykładzie, no i zadałem jemu pytanie, bo mówię, dla mnie jest prawda, ja nie potrzebuję żadnej prawdy obiektywnej i nie wiem, co to znaczy prawda. No ksiądz próbował mi to wytłumaczyć, ta pani apaszkę ma i tutaj to jest beżowa apaszka, ja mówię, przysiądza, dla mnie to jest popielata, ja to inaczej widzę i tak dalej, czyli widzę, że my inaczej postrzegamy, ale jak to pojęcie może się dewaluować? Jeszcze miałem okazję spotkać się z innym księdzem profesorem, tym razem z UKSW z Warszawy, były rektor też i on używał słowa prawda absolutna. I zadałem jemu pytanie i 10 minut jakby próbował mnie wytłumaczyć, bo ja rozumiem, że jeśli przyjmiemy, że prawda absolutna to jest prawda absolutu, czyli Boga, to ja rozumiem, że to jest jakby pojęcie, które jest dla mnie nieosiągalne jako dla człowieka. Bóg najlepiej to widzi, co jest prawda. No i to właśnie jest jakby taki wniosek. Że można łatwo już teraz te przymiotniki dorobić i później będzie jeszcze jakaś kolejna inna prawda. Ale to sami księża jakby z wysokiego szczytu. Ale jeśli chodzi o prawdę absolutną, to można tego pojęcia używać, bo dlatego, że prawda to jest zgodność intelektu z rzeczywistością. Nasz intelekt nie jest doskonały. Więc w przypadku doskonałego intelektu, jakim jest intelekt boski, można mówić o prawdzie absolutnej. Tak, tak. Czyli Boga. Tak. Natomiast ta prawda obiektywna, tak. No niestety rozstaliśmy się z księdzem profesorem, ja uważam, że ja jestem na etapie prawdy i nie potrzeba, ale my dokładamy do wielu rzeczy no, inne jakby znaczenia, czy trzeba je tam jeszcze przymiotnikami, że nie wspomniał księdzu Tischnerze, który to ostatnie słowo jakby, chociaż ja nie jest to dla mnie jakiś autorytet, no ale to jest jeszcze to ostatnie, co jest za prawdę. Czyli no, Gierka. Proszę. Ja się spotkałem z taką właśnie na temat prawdy, że prawda jest, są to słowa wypowiadane zgodnie z myślami. Także na ten temat. Ale co chciałem powiedzieć? Z racji tego, że siedzę czasami na,
na Facebooku i tam prowadzę, mam stronę taką swoją, patrzę na pamięci prawdy, komentuję niektóre wydarzenia samorządowe jako warszawiaczek, że tak powiem. I chylę czoła przed księdzem, bo dlatego, że akurat spotkałem się z kilkoma postami księdza, gdzie ksiądz był atakowany w sposób niewybredny, prawda? Przez co po niektórych tych. Ja po niektórych właśnie takimi tęczowymi wszedłem w taką dyskusję spokojną, tłumacząc, jak to się u nas spokojnie. Także mi się wydaje, że ksiądz dobrą robotę robi, po prostu robi, mówiąc prawdę. I trzeba mieć do tego odwagę, bo wielu księży, no niestety... Proszę? Zdezerwerowały. To znaczy kładzie uszy potem czy coś. Tak sądzę oczywiście. Jeszcze tutaj moja uwaga jeszcze, to nie myć, jak pan mówi o księdzu sobie, to proszę dodać imię, bo jest nieznany, jest dwóch księży Sowa, ksiądz prawa Tadeusz Sowa. On jest... Nie, mam na myśli księdza kapela na TVN. No tak, no właśnie, a tutaj Kazimierz Sowa. No i proszę nie mylić tych dwóch. Wiadomo. Jasne. Czy są jeszcze jakieś głosy, dyskusje albo pytania? Jeżeli nie, to ja mam kilka ogłoszeń. O, proszę bardzo. Do księdza prawata chciałbym zadać takie pytanie. To tutaj padło stwierdzenie odnośnie tych mszy dla dzieci i tych innych. Wiemy z góry, że nie jest to wina biernych, że takie mysze powstały. I to trzeba mieć świadomość tego. Zgadza się. Że ci ludzie, te młode matki, te dzieci są ofiarami pewnego duszpasterstwa duchownych. I to się dzieje do dnia dzisiejszego. W związku z tym zadam pytanie, jak to na księdza terenie wygląda, w parafii może. Wiemy, że takie msze się odbywają, ale my jako, mając świadomość, że te Eucharystie nie spełniają tego, co Eucharystia zakłada, jaki jest cel Eucharystii, co my możemy zrobić w rozmowach z duchownymi, albo w jaki sposób możemy wpływać na to, aby duchowni zaczęli rozumieć trochę więcej sensowi w tym kierunku. Ciężkie zadanie. To znaczy, że nie wykonamy. Księdza nawracać to jest bardzo ciężkie zadanie. No trzeba rozmawiać cierpliwie rozmawiać i po prostu i otwierać oczy na pewne sprawy. No. Ci księża. Ja kiedyś trafiłem, znaczy sam kiedyś odprawiałem takie msze dla dzieci, dla młodzieży, w dobrej wierze, bo myślałem, że tak trzeba po prostu, tak? Ale aktualnie, jak przyszedłem do mojej parafii, to od razu zaorałem tę mszę, tak? Absolutnie zakazałem jakichkolwiek dialogowanych tam kazań, takich tam rzeczy, takich. No więc kiedyś byłem na Starym Mokotowie u jezuitów tam w kościele i poszedłem do takiej jakiejś tam strasznej kończelebry tam takiej tam. Już teraz tego procederu nie uprawiam jak mogę, ale wtedy tam poszedłem jeszcze i to była, okazało się właśnie taka msza święta dla dzieci, taka coś takiego, więc tam rezerwacja dla dzieci, bo te dzieci była mała gromadka. Najwięcej przyszło tych starych wszystkich tam, nie? Bo to tak można łatwo, tak bez trudu, bez jakiegoś tam, tak zaliczyć obowiązek niewiernej przyjdzie. Taka dziecinada tam, nie? Po 60, tak? Tak. Tam świetnia wieku dziecięca była tak pod 70 dzieci. No i teraz, i tu ksiądz poci się biednak. Nie wie, co tutaj powiedzieć. Taka piękna Ewangelia. Ja jestem winnym krzewem wylatoroślami. A ksiądz się pyta dzieci, a kto widział winogronko, a smaczne jest winogronko. Nie, no to do czego to prowadzi? To hamuje dzieci w rozwoju po prostu. No.
Proszę bardzo. Mam uwagę, to nie zgadzam z przedmówcą, że to jest tylko wina księży i tak dalej. No, no tak, to oczywiście księża mają główny głos w wszystkim, ale to nie jest tak, że wiernie nie mogą naciskać na księży i tak dalej. No, nie można sobie robić takiej ofiary, że my jesteśmy w ogóle bez żadnej siły głosu, a nie oddziaływania na księdza. Jeżeli natomiast chodzi o to prawdę obiektywne, to też uważam też istnieje prawda obiektywna, po to się po tym ja tak nie mam, też nie jestem specjalistą, prawda obiektywna jest po to, żeby zaznaczyć, że istnieje prawda subiektywna. Prawda obiektywna to jest zapewne ta, jest ta prawda objawiona przez Boga, przez Pismo Święte. I teraz jedynym upoważnionym do głoszenia tej prawdy jest Kościół katolicki, natomiast zwykły człowiek świecki, który katolik może mieć, no nie ma możliwości interpretacji albo tworzenia własnej religii. On musi się oprzeć na tym, co Kościół głosi. I on, można powiedzieć, wtedy funkcjonuje w ramach praw subiektywnych, o ile to on porusza się w ramach tych praw, chyba że uwierzy Kościołowi, wtedy on będzie żył prawdą obiektywną. Oczywiście, że można powiedzieć, że prawda obiektywna, że do niej się tylko zbliżamy, bo jest to nieskończoność, no ale że ona, że tak powiem, jest z wieku na wiek coraz bardziej rozumiana, bo to, tak rozwijają się właśnie, te, pojawiają się nowe dogmaty, że to nie są nowe prawdy, tylko to są te prawdy, które zawsze były, tylko że my teraz je dopiero odkrywamy. Proszę bardzo. Ja bym chciał tak powiedzieć, dlaczego ja zadałem to pytanie, dlatego że taka krótka refleksja. Dlatego, że ja mieszkam na Zachodzie i po 10 latach, kiedy przyjechałem na dłużej do Polski, mogłem uczestniczyć w wielu kościołach, w różnych liturgiach i zobaczyłem przez te 10 lat, jak olbrzymie zmiany kościoła, liturgii się diametralnie zmieniła. To znaczy, nie mówię już o postawach tylko związanej z przyjmowaniem Komunii Świętej, ale mówię już o głębszych rzeczach, o braku szacunku do adoracji Najświętszego Sakramentu, o zachowaniu tego w Kościele, jak się ludzie zachowują i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, że w większości, zawsze się będę doszukiwał tego, że w większości największy wpływ na to, jak mamy się zachowywać i co mamy robić w Kościele, ma duchowny. Bo on jest tam naszym pasterzem, tam jest naszym ojcem i on robi przede wszystkim to, co Pan Bóg mu podsuwa dla naszego dobra. I dlatego widzę to z punktu widzenia trochę innego, że wiele osób, wiele wiernych stało się ofiarami pewnego, może i też manipulacji, może też pewnego systemu nowego, który zaistniał w Kościele. Tak? Dlatego wydaje mi się, że jest o tyle trudno, ja mam kontakt z wieloma księżmi i rozmawiam z nimi i wiem o tym, że to, co ksiądz zresztą powiedział, że nawrócić duchownego nie jest rzeczą łatwo, ale to nie znaczy, że podsuwać pewne refleksje można i to robić. I chyba to trzeba robić trochę większym już, z większym naciskiem, coraz większym, bo za kolejne 10 lat myślę, że będzie tragedia tutaj. I tu nie obronimy się powiedzeniami, że jesteśmy Kościołem wyjątkowym jako Polska, mamy wiarę wyjątkową, bo tak nie jest. Nie? Jesteśmy tym samym, takie samo wyznanie jak Włosi, Niemcy czy Holendrzy mamy. Nie? U nich było to samo, tylko szybciej to nastąpiło. I to jest moja taka refleksja. Kiedyś, przepraszam, nie było tego problemu, bo wszędzie w Kościele na całym świecie była ta sama msza. I tym bardziej właśnie zapraszam, nie wszyscy Państwo byli na początku, jutro o godzinie 16:30 w parafii świętej Barbary, w kaplicy świętej Barbary ksiądz prałat odprawi katolicką mszę świętą w rycie trydenckim, na którą serdecznie Państwa zapraszam. To jest tutaj dosłownie stąd 200 metrów w kierunku do Mariota i kościółek, kaplica przy kościele świętej Barbary. Proszę bardzo. Całą przechodziły, uspokajały te dzieci.
Ja ileś tam razy poobserwowałam swoich dzieci, nigdy tam nie puściłam, ale sobie je trzymałam i poszłam do księdza proboszcza i powiedziałam, co myślę o tej sytuacji. I słusznie. Że te dwie kobiety nie biorą udziału w ogóle mszy, że te dzieci są tylko prowokowane tym skupianiem i jednym blisku do tego, żeby między sobą rozmawiały i sobie dokuczały. Ksiądz proboszcz pyta się, pani jest nauczycielką? Nie. No i wtedy posłuchał mnie i od tamtego momentu do dzisiaj, to już parę ładnych lat, nie zaistniała, nie wróciła ta sytuacja. Więc myślę, że jedna osoba może dużo, trzeba po prostu działać. Może też były inne osoby, czy raczej jako jedyna. Ja myślę, że jest bardzo... Dziecko powinno z rodzicami uczestniczyć we wszystkim. A nie tak, że się wypchnie do piaskownicy albo coś takiego. Zdura. Do kołchozu. Tak. Czy... No, jak już mieliśmy kończyć, pojawiły się pytania. Czy jest jeszcze jakieś pytanie, czy nie? Jeżeli nie, to prosiłbym o chwilę cierpliwości. Jest kilka ogłoszeń, zwłaszcza, że pewne zmiany nastąpiły w kalendarzu. Zachęcam też do kupna książek. Są te najnowsze książki pana Krajskiego, doktora na temat Fatimy, Krajskiego seniora na temat intronizacji i inne książki. Jest film Serce Polski z narratorem Grzegorzem Braunem na temat Polaków i polskości na Grodzieńszczyźnie i Nowogródczyźnie. Jest, jeżeli ktoś lubi taką patriotyczną muzykę, płyta i do tego taka broszurka Ptaka, naszego rapera patriotycznego z Łodzi. Jest drugi numer Magna Polonii, natomiast na najbliższym spotkaniu czwartkowym powinien być już numer trzeci. Ale jeżeli ktoś z Państwa nie ma numeru drugiego, to zachęcam też do zakupu i zapoznania się z tym numerem drugim. Za dwa dni już powinien być numer trzeci. Co do spotkań. Najbliższe spotkanie odbędzie się we czwartek, 9 marca, o godzinie 19:30. Miało być spotkanie dotyczące generała Franco, ale niestety zostało odwołane i będzie prawdopodobnie 30 marca, ale to jeszcze potwierdzimy. Natomiast w czwartek będzie spotkanie na temat kontrrewolucyjnego wymiaru ruchu tożsamościowego. Myślę, że jest to ciekawe zagadnienie, ponieważ my tu robimy już kolejne spotkanie na temat kontrrewolucji, która jest naszym zdaniem niezbędnie potrzebna, ponieważ rewolucja już wygrała we wszystkich dziedzinach życia, więc tak naprawdę musimy tej kontrrewolucji dokonywać w swoim życiu i w życiu, że tak powiem, naszych rodaków, naszych rodzin. Będzie prelegentem znany Państwu, niektórym z Państwa, Ronald Lasecki, który już tutaj występował i w różnych kwestiach miał referaty, natomiast to jest jak gdyby taki jego konik, którym się zajmuje w ramach tego ruchu tożsamościowego w Polsce. W sobotę najbliższą, 11 marca, dwa ważne wydarzenia dla Polaków, patriotów, a także osób związanych, jeżeli nie osobiście, poprzez pochodzenie, to przynajmniej mentalnie z polskimi kresami. Mianowicie o godzinie 12:30 na ulicy Zielnej 39 w gmachu Pasty na czwartym piętrze konferencja naukowa dotycząca Operacji Wisła. Operacji Wisła, która w 1947 roku zakończyła ludobójstwo na Polakach. Jest to tym bardziej ważne, że środowiska ukraińskie już zapowiadają, że mniej więcej za miesiąc odbędą się marsze w Polsce, które Operację Wisła będą przedstawiały jako ludobójstwo dokonane na Ukraińcach. No, doczekaliśmy się tego, że przesiedlenie, no oczywiście nie była to miła sytuacja dla tych ludzi, ale była konieczna, żeby to zakończyć, 140 tysięcy Ukraińców, porównuje się do wymordowania nawet większej niż 140 tysięcy ludzi społeczności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bezpośrednio po tej konferencji, ze względu na to, że to jest 11 marca,
Zapraszamy na tak zwany skwer wołyński przy ulicy Gdańskiej na Żoliborzu na godzinę 17 na miesięcznicę kresową i w tej miesięcznicy wezmą też udział częściowo przynajmniej nasi prelegenci z tej konferencji, a prelegenci bardzo ważni, profesor Partacz, pani doktor Lucyna Kulińska, doktor Zapałowski i wielu innych, czyli jak gdyby najbardziej znane postacie w tym środowisku, które przypominają o ludobójstwie ukraińskim dokonanym na Polakach. To będzie w sobotę. We wtorek za tydzień ksiądz Tomasz Jochemczyk, temat spotkania Fatima, tradycja, patriotyzm. Spotkanie jak zwykle o 19:30, natomiast wcześniej o godzinie 18:00 na ulicy Wilczej 7 u sióstr... Słucham? Oj, chyba nie Elżbietanek, tylko... No nie chcę przekręcić tej nazwy. Będzie to podane w internecie. Msza Święta Trydencka z nauką rekolekcyjną. Nauki rekolekcyjne o godzinie 18:00 u sióstr będą się odbywały w poniedziałek, wtorek i środę, czyli począwszy od poniedziałku. Natomiast we wtorek po tej mszy zapraszam na spotkanie, które się odbędzie tutaj. I może tyle. No, mam tu jeszcze kilka kolejnych spotkań, ale nie chcę Państwa zanudzać, a poza tym zapamiętanie więcej niż 3-4 propozycji, sam wiem po sobie, jest trudne, więc przy najbliższej okazji we czwartek pójdziemy dalej i będziemy mówić o kolejnych spotkaniach, które są już w tej chwili zaplanowane. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Prosiłbym księdza prałata o błogosławieństwo, żeby oprócz wiedzy, którą żeśmy otrzymali, również dzięki obecności księdza spłynęły na nas te łaski, które są związane z błogosławieństwem kapłana rzymskokatolickiego. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manat semper. Amen. Deo gratias.